Połowa sezonu 2014 w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata. Dla nas, z punktu widzenia kibiców z Nadwisły, najważniejszy rajd. Liderem klasyfikacji generalnej jest oczywiście Sébastien Ogier. Ogier, który wygrał poprzednią rundę na Sardynii. Argentyna należała do Jarego Matiego Latwali. Wcześniej Ogier również wygrał w Portugalii. Kto tym razem stanie na najwyższym stopniu podium? Oczy kibiców w Polsce zwrócone przede wszystkim na Roberta Kubicę. Kolejna szutrowa runda w kalendarzu rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. W tym tygodniu na antenie Motowizji podsumowanie rajdu Polski. Łukasz Siudak, witam ponownie i zapraszam do wspólnej jazdy. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj po raz kolejny. Przepracowałem ostatni okres przygotowawczy bardzo dobrze, więc wiem, że tutaj mamy szansę osiągnąć dobry wynik. Z pewnością łatwo nie będzie. Ale oczywiście Robert Kubica może liczyć tutaj na największe wsparcie polskich kibiców. Od 26 do 29 czerwca w 2014 roku rozgrywany był rajd Polski 71. Lotos Rally Poland. Szykujcie się na nieprawdopodobne zwroty akcji, na niesamowitą walkę pomiędzy kierowcami z czołówki. My przypominamy również to, co działo się w latach ubiegłych, sezon 2009 i przegrany rajd przez Jarego Matiego Latwalę. To jest jeden z tych rajdów, który zadecydował o tym, że Jari wtedy nie zdobył mistrzowskiego tytułu. Jesteśmy w połowie sezonu, jak na razie dominująca pozycja zespołu Volkswagena, Lotos Rally Poland, rajd Polski jest tą rundą, która może nam troszeczkę tutaj zmienić. Pytanie, jak wiele może się zmienić po tej rundzie, która no, wydaje się być zdominowana przez ekipę Volkswagena. Już pierwsze zapoznania z trasą, już pierwsze testy pokazały, że pokonać Volkswagena będzie bardzo ciężko. Volkswagen na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, Sébastien Ogier na prowadzeniu w klasyfikacji kierowców, łącznie 336 km i 640 metrów do przejechania. Czterodniowa nawet rywalizacja, 24 odcinki specjalne łącznie. Zaczynamy pierwszego dnia na odcinku Milki i Kruklanki, a także na autodromie w Mikołajkach. W hotelu Gołębiewski zlokalizowana jest tradycyjnie baza rajdu Polski. Zaczynamy na Milkach, niecałe 15 km do przejechania. No i oczywiście na początek nie kto inny jak Robert Kubica. Muszę powiedzieć, że to jest mocno zadziwiający odcinek specjalny, bardzo szybki odcinek specjalny. Będzie z pewnością bardzo ciężko tutaj znaleźć odpowiednie wyczucie tego przejazdu. Przepracowałem prawidłowo cały czas przygotowań do tego rajdu. Teraz jedziemy z Mikko Hirvonenem. Ja jeszcze jestem Państwu winien informacje dotyczące tego, kto jeszcze z polskich załóg. Otóż Kamil Butruk z Bartoszem Dzienicem, również oprócz Roberta Kubicy, Michał Sołowow, jest też Krzysztof Hołowczyk z Łukaszem Kurzeją. To oczywiście absolutna czołówka. Aaron Dążała z Przemkiem Zasadą też biorą udział w tym rajdzie. Maciek Oleksowicz z Michałem Kuśnierzem, Zbyszek Staniszewski z Bartkiem Bobą, Hubert Ptaszek, rzecz jasna, z Kamilem Kozdroniem na prawym fotelu. Jarek Klonowski z Jarosławem Chryniukiem również są na liście startowej tego rajdu. No i z numerem 107 Szymon Kornicki z Przemkiem Mazurem w Fordzie Fiesta R2 zamykają listę polskich zawodników startujących podczas tej rundy. No jeżeli liczymy, również bierzemy za Polaka Briana Buffier, trzykrotnego rajdowego mistrza Polski, zwycięzcę również rajdu Monte Carlo w 2012 roku, no to również Brian Buffier z Xavier Panserim, tym razem za kierownicą Forda Fiesty R5, Brian Buffier, to również ich możemy tutaj jak najbardziej do tej listy polskich, w cudzysłowie polskich, kierowców zaliczyć. Ale wracamy do tego, co dzieje się na pierwszym odcinku specjalnym na Milkach. Bardzo duże prędkości, średnie poszczególnych kierowców. No i wydawało się, że to będzie bardzo dobry odcinek w wykonaniu
Thierry'ego Neville'a. Ostatecznie jednak siódma pozycja, Juho Heininen szósty, Robert Kubica czwarty na tym odcinku specjalnym. Andreas Mikkelsen, z którym teraz jedziemy, ostatecznie wykręcił drugi czas. Stracił zaledwie pół sekundy do Sebastiana Ogier. Ogier wygrywa. Jego czas to 6 minut i 54 sekundy i mamy pierwszego lidera klasyfikacji generalnej. Teraz jedziemy z Chrisem Meekiem. Chris Meek zapowiedział, że będzie starał się pojechać jak najlepiej od samego początku. 120, middle over crest, okay, 250. Jeździł już wcześniej, ma doświadczenie tutaj w rajdzie Polski, ale za kierownicą Citroena z napędem na jedną oś. No i to nie był najlepszy odcinek specjalny dla Chrisa Meeka, jak sam zresztą powiedział na mecie tego odcinka. Trzeci czas, liczył na coś więcej, prawie 4 sekundy straty do lidera, a Robert Kubica czwarty. Efektowne tutaj hopy. W nowym malowaniu Robert Kubica. W ukłonie również dla polskich kibiców. No i to był chyba najlepszy start Roberta Kubicy w imprezie z cyklu rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Najlepsze otwarcie rajdu, to miałem na myśli. Sebastian Ogier, drugi Mikkelsen, trzeci Chris Meek, który jak sam powiedział, jestem niezadowolony po tym pierwszym odcinku specjalnym, tylko trzeci czas, liczyłem na coś zdecydowanie więcej. No to teraz przyjrzyjmy się Robertowi Kubicy, konkretnie jego rajdowej fieście. Ford Fiesta RS WRC. Keep our feet on the ground and najważniejsze to nie bujać gdzieś w obłokach, tylko twardo stopami stać się na ziemi. Jestem bardzo szczęśliwy, że mamy możliwość pokazania się przed własną publicznością, przed polskimi kierowcami. To jest wspaniały komfort móc prezentować się przed polskimi kibicami. Gdzie będziesz chciał być w niedzielę? Jaki jest twój cel w tym rajdzie? Przede wszystkim w niedzielę chciałbym być na mecie, nie popełnić zbyt wielu błędów i dojechać do mety z dobrym wynikiem. Będę bardzo zadowolony i będę bardzo szczęśliwy, a także dumny, jeżeli uda się stanąć na podium w tym rajdzie. Najważniejsze jest po prostu dobre wyczucie samochodu. Jak będę czuł dobrze ten samochód, to jestem w stanie osiągnąć dobry wynik. Z problemami jednak na drugim odcinku specjalnym Robert Kubica. To oznaczało spadek na 11 miejsce w klasyfikacji generalnej. Robert Kubica 15 na drugim odcinku na Kruklankach. 17,5, niecałe 17,5 km. Tutaj jeszcze w rozmowie m.in. z Michałem Sołowowem. A my oglądamy, co tutaj dokładnie się wydarzyło na tym drugim odcinku specjalnym. Na szczęście kibice pomogli, postawili samochód Roberta na 4 koła. I z dużą stratą Robert mógł kontynuować rywalizację. Zaraz za Robertem Kubicą z 16 czasem na drugim OS-ie znalazł się Michał Sołowow z Maćkiem Baranem. Widzą Państwo skalę uszkodzeń, a my teraz słuchamy Roberta Kubicy, co tam dokładnie się wydarzyło. W pewnym momencie odpuściłem gaz, zacząłem hamować, wiedziałem, że to musi skończyć się źle, tam było bardzo miękko, nie mogłem znaleźć przyczepności, no i tam były myślałem, że jest tam jeszcze prosto, a tam trzeba było mocno skręcić się w prawo, no i niestety. Skala uszkodzeń dosyć spora, trzeba było wymienić kompletnie szybę w samochodzie Roberta Kubicy. Oczywiście to nie jest szklana szyba, to jest plexiglas. Trzeba było też tutaj mocno poprawić ten pogięty dach, sprawdzić też, czy klatka bezpieczeństwa jest w całości, tak aby można było dopuścić oczywiście Roberta do startu na autodromie w Mikołajkach. My wracamy pamięcią do rajdu Polski w 2009 roku. Cóż to był za rajd? Cóż to były za emocje? Wówczas to była ósma runda rajdowych Mistrzostw Świata. Oglądaliśmy takie gwiazdy jak właśnie Sebastian Loeb, Matthew Wilson, Peter Solberg, Henning Solberg, Dani Sordo, Mikko Hirvonen, zwycięzcą tego rajdu. Kiedy przechadzaliśmy się po serwis parku, wydawało mi się, że jesteśmy w stanie wygrać ten rajd i to podwójnie. Ostatecznie okazało się, że niestety... Później z jakiegoś nie wiadomo jakiego powodu Jari Matti Latvala rozbił swój samochód, no i nie było podwójnej wygranej. Mikko Hirvonen, przypomnę, zwycięzcą rajdu w 2009 roku.
skala uszkodzeń była dosyć spora. Widziałem go dokładnie, kiedy go mijaliśmy. Na początku wydawało mi się, że gdzieś tam pęknięta opona i będzie w stanie jeszcze osiągnąć jakiś dobry wynik, ale kiedy usłyszałem, że on już nie jedzie dalej w rajdzie, wiedziałem, że ten rajd w tym momencie należy do nas. Mieliśmy przygotowane już dwie butelki szampana, a tu nagle takie rozczarowanie. Całe szczęście, że Mikko Hirvonen pojechał bez większych problemów. Wygrał ten rajd. Drugie miejsce dla niego Sordo w Citroenie C4 WRC. Trzeci na najniższym stopniu podium stanął Henning Solberg. Zawsze będę pamiętał ten rajd, bo miałem go praktycznie na widelcu, miałem rywali za sobą, a ostatecznie na ostatnim odcinku specjalnym popełniłem błąd, który kosztował mnie utratę zwycięstwa. Takie rzeczy się zdarzają, po prostu takie rzeczy się zdarzają. Z czasem musiałem się z tym pogodzić. Prawda była taka, że wówczas, wtedy ta przegrana Jarego Matego Latwali kosztowała nas utratę mistrzowskiego tytułu w klasyfikacji producentów. No to teraz trzeci odcinek specjalny w sezonie 2014. No i jesteśmy ponownie z Jarim Matim Latvalą. Mikka Anttila na prawym fotelu, skoncentrowani, czekają na start do trzeciego odcinka na autodromie w Mikołajkach, 2,5 km. Pierwsza załoga pojawiła się o godzinie 20.05. No i Jari Matti Latvala w bezpośredniej rywalizacji z Chrisem Mikiem. Niezwykle efektowna rywalizacja na autodromie w Mikołajkach. Zawsze podoba się kibicom. Bardzo równo i ostatecznie lepszy Jari Matti Latvala. Ósma pozycja w klasyfikacji generalnej po trzech odcinkach specjalnych. No, nareszcie mogę odetchnąć. Wreszcie znalazłem odpowiednie wyczucie. Na tym odcinku specjalnym było naprawdę bardzo dobrze. Mam naprawdę bardzo dużo złych wspomnień z rajdu Polski, ale teraz wreszcie się udało. Ale cały czas na tym samym zakręcie popełniam błąd i to jest naprawdę bardzo zła pozycja dla mnie. Nie wiem, jakoś nie mogę się tutaj przełamać. Kiedy widzę ten zakręt, automatycznie gdzieś pojawia się jakaś blokada. Ogier prowadzi po trzech odcinkach specjalnych, wraca na pozycję lidera klasyfikacji generalnej, spycha z jej Andreasa Mikkelsena. Mikkelsen traci 2,8 sekundy do lidera. Chris Mick jest trzeci, Juho Heininen czwarty, Mats Osberg na pozycji piątej. Tak to wszystko wygląda po trzech odcinkach specjalnych. Robert Kubica jest 12 w klasyfikacji generalnej, był 13 na tym trzecim odcinku specjalnym. My za chwilę kontynuujemy naszą przygodę w 71. Lotos Rajdzie Polski. Ten rajd w tym tygodniu podsumowujemy dla Was na antenie Motowizji. Rajd Polski w 2014 roku był również rundą, która wyjechała z Polski, konkretnie do naszych północno-wschodnich sąsiadów. Rajd pojawił się również na chwilę na Litwie, o tym już za chwilę. Kierowcy znaleźli też czas, aby spotkać się w Mikołajkach i wspólnie pograć po prostu w piłkę. Ale Leble i Sebastian Ogier. Rok 2014 to był oczywiście rok Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które rozgrywane były w Brazylii. Ale my nie o piłce nożnej, a o rajdach będziemy mówić. No i kolejne właśnie odcinki specjalne. Czwarty odcinek specjalny, Wieliczki. Łącznie 7 odcinków specjalnych do przejechania drugiego dnia rywalizacji. I zaczynamy od Sebastiana Ogier. Zaczęliśmy od lidera, aby przyglądać się jego jeździe. Ostatecznie Sebastian Ogier przyjechał z czasem 5 minut 51,5 sekundy.
To nie był czas, który dawał zwycięstwo na tym odcinku specjalnym, ale jeszcze nie będę zdradzał, który ostatecznie był Seb Ogier. Teraz jedziemy z Yarim Matim Latvalą. No i było troszeczkę lepiej od Sebastiana Ogier. To troszeczkę lepiej, to jest 1/10 sekundy. Czas 5 minut 51 i 40. Jesteś szybszy o zaledwie 1/10 sekundy od Ogier. To dobrze, bardzo się cieszę. Naprawdę, to jest fantastyczny odcinek specjalny. Jechało mi się tutaj bardzo, bardzo dobrze i bardzo, bardzo szybko. Warto jeszcze dodać, że tutaj naprawdę na Wieliczkach macie fantastyczne zakręty. Uśmiechnięty Yari Matti Latvala, czyli naprawdę musiało być dobrze. Okej, no to już zdradzamy. Szósta pozycja Latvali, siódmy Sebastian Ogier. A co będzie robił m.in. Andreas Mikkelsen, trzeci z kierowców zespołu Volkswagena. Jedzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Olaf Lenne na prawym fotelu. I Andreas Mikkelsen ponownie liderem tego rajdu. Wygrywa czwarty odcinek specjalny z przewagą 0,7 sekundy nad Haydenem Padonem. I odzyskuje prowadzenie w rajdzie. No tak ciekawie nie było już dawno. Drugi Hayden Padon, trzeci Robert Kubica, a Chris Meek na miejscu czwartym. Middle of a crest, 150. Meek szybszy od Latvali, szybszy od Ogier. Ale nie wystarczyło to na pokonanie ani Roberta Kubicy, ani Haydena Padona, ani tym bardziej Andreasa Mikkelsena. Thierry Neuville dopiero z 10 czasem na mecie czwartego odcinka specjalnego. A wszystko za sprawą tego, co wydarzyło się na tym lewym 90. Jeżeli zastanawiacie się, co wydarzyło się z Mikko Hirvonenem, też miał problemy. Ostatecznie 9 czas, a Robert Kubica fantastycznie z 3 czasem. Z 1/10 sekundy straty do Andreasa Mikkelsena. A to oznaczało w tym momencie awans na 10 pozycję w klasyfikacji generalnej. Spycha z 1/10 Martina Prokopa, polski kierowca. 80, lewy 6 plus 3 zaczyn, 5 plus krótki, 180. Po tym, co działo się wczoraj, no mogę powiedzieć, że odzyskuję odpowiednie tempo jazdy. No, wreszcie wiem, gdzie jestem, zdaję sobie z tego sprawę. I prawda jest też taka, że tutaj na tych odcinkach specjalnych jedzie się zupełnie inaczej niż na torze wyścigowym. Gdzie indziej zupełnie są punkty hamowania, inaczej też jedzie się na szutrach. Są momenty, gdzie jestem w stanie przyspieszyć, a później muszę ostro hamować. To był bardzo dobry odcinek i to jest w tym momencie bardzo ważne. Po tym, co wydarzyło się wczoraj, mam wreszcie powody do zadowolenia. No i kolejny pierwszoroczniak w WRC, Haydn Padon. Przypominam, to jest rajd polski z 2014 roku. Let's see the right time, short over jump. 250. Mikkelsen na prowadzeniu Ogier ma 0,4 sekundy straty do Norwega. Trzeci jest Chris Meek. Robert Kubica, przypominam, wraca do czołowej dziesiątki. A my jedziemy dalej, konkretnie na 5 odcinek specjalny i wyjeżdżamy na Litwę. Wspominałem o Mikko Hirvonenie na tym 4 odcinku specjalnym. 9 pozycja, nie najlepiej również na kolejnym odcinku specjalnym. Tam był 10. Zobaczmy, jak to wszystko wyglądało.
A tutaj jeszcze wracamy do tego, co wydarzyło się podczas poprzedniej rundy na rajdzie Sardynii. To chyba największa skala zniszczeń, jaką widziałem w ostatnich latach w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata. Prawda jest taka, że nie było już co zbierać z tego samochodu. Musieliśmy zbudować kompletnie nowe auto. Do tej pory nie wiemy, co było przyczyną tego olbrzymiego pożaru, który strawił kompletnie rajdową fiestę. Litwa, co ciekawe, była 32. krajem, który odwiedził rajdowe samochodowe mistrzostwa świata, czy też rajdowe samochodowe mistrzostwa świata odwiedziły ten kraj. To taka ciekawostka. Piąty odcinek specjalny, szósty, siódmy i ósmy. Taki jest przynajmniej plan. Ci z Państwa, którzy pamiętają, co działo się w 2014 roku po południu właśnie tego drugiego dnia rywalizacji, wiedzą, co też za chwilę się wydarzy. Ja nie będę na razie uprzedzał faktów. Oczywiście wszystko miało związek z załamaniem się pogody, ale o tym za chwilę. Na piątym odcinku specjalnym wygrywa Mats Osberg z przewagą pół sekundy nad Sebastianem Ogier. Osberg pojechał po prostu fantastycznie. Andreas Mikkelsen trzeci, 80 sekundy straty. Robert Kubica z 11 czasem. Było tam kilka małych problemów po drodze. 11,6 sekundy straty do Matsa Osberga. A dzięki tej wygranej na piątym OS-ie Mats Osberg awansował na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej, spychając na czwarte miejsce Chrisa Mika. A Mik dla odmiany zepchnął na piątą pozycję Juho Häninena. Troszeczkę inne były te odcinki specjalne na Litwie. Zdecydowanie więcej piachu, takiego miałkiego piachu, jak rozmawialiśmy z kierowcami bezpośrednio po tym dniu rywalizacji. Jechało się zdecydowanie inaczej niż na tych twardszych odcinkach w Polsce. Te czasy już nie były tak dobre jak w Polsce. Zresztą, jak też mówili sami kierowcy, jechało się też nie tak szybko jak na polskich szutrach. Teraz jesteśmy już na szóstym odcinku specjalnym. Chris Mik, ósmy, Robert Kubica, dziewiąty, czołową dziesiątkę zamyka Henning Solberg, wygrywa Sebastian Ogier i Ogier powraca na fotel lidera. Nic nie możemy zrobić w tym momencie. Spadamy na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Są takie momenty, kiedy trzeba mocno wykopywać się tym samochodem. Ślizgałem się tylną osią praktycznie cały czas. Teraz w tym momencie możemy zapomnieć o przewadze, którą wypracowaliśmy. W tym momencie też to oznacza dla nas spadek. No i faktycznie Chris Mik z czwartego miejsca spadł na piątą pozycję. Wyprzedził go Jari Matti Latvala. Ogier prowadzi z przewagą 1,5 sekundy nad Andreasem Mikkelsenem. Trzeci jest Mats Osberg. Latvala czwarty, a Robert Kubica na dziewiątej pozycji. No i teraz te dwa odcinki specjalne popołudniowej pętli, odcinek 7 i 8, zostały odwołane z powodu po prostu załamania pogody. Dodatkowo jeszcze mocno popadało, odcinki specjalne po prostu nie nadawały się do jazdy. Tyle kilometrów do przejechania, niestety nie da się jechać tutaj na Litwie. Warunki są po prostu trudne. Może dla samochodów WRC te warunki nawet są do przejścia, natomiast te samochody, które mają napęd na jedną oś, zdecydowanie nie dałyby sobie tutaj rady. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo miękko, nie da się tutaj przejechać tych odcinków specjalnych. Moim zdaniem to była jedyna słuszna decyzja, aby skasować te odcinki specjalne, aby je anulować. Biorąc pod uwagę, że momentami jeszcze troszeczkę tutaj przelotnie popadało, no to już w tym momencie nie dało się jechać. W pewnym momencie to oznaczałoby walkę o przetrwanie, a nie o ściganie się o jak najlepszy czas. No to wracamy w takim razie do Polski. Wieliczki po raz drugi i kończący drugi dzień rywalizacji odcinek na autodromie w Mikołajkach.
Ponownie jesteśmy na odcinku Wieliczki, niecałe 13 km do przejechania, godzina 19.15, 27 czerwca 2014 roku. Pierwsza załoga pojawia się na trasie. My teraz tymczasem jedziemy z Thierrym Neuvillem i przyglądamy się temu, jak często używa hamulca ręcznego. Używał tak często, że w pewnym momencie ten odmówił posłuszeństwa. Thierry, co tam poszło nie tak? Problem with the brakes. Mamy problem z hamulcami, konkretnie z hamulcem ręcznym. Probably a problem with the cylinder or something, but nie wiem, jest jakiś problem z cylinderkiem, który od powietrza również układ. No to po 10 odcinkach specjalnych Ozie cały czas liderem z przewagą 0,9 sekundy nad Andreasem Mikkelsenem. Mansellsberg jest na trzeciej pozycji. 9 odcinek wygrał Andreas Mikkelsen, Robert Kubica był 7. 10 OS, czyli odcinek Super Special Stage na arenie w Mikołajkach. Oczywiście wygrany przez Sebastiana Ozie. Robert Kubica był 3. Daje mu to 8. pozycję w klasyfikacji generalnej. Za chwilę wracamy do podsumowania 71. Lotos Rajdu Polski. Rejon Wielkich Jezior Mazurskich, Mikołajki, Okartowo i okolice. Jedna z najpiękniejszych krain w naszym kraju. I trzeci dzień rywalizacji. Kolejne 10 odcinków specjalnych. 5 odcinków przedpołudniowej pętli, 5 odcinków po południu. Chmielewo, Stare Juchy, Babki, Gołdap i oczywiście Baranowo. Jedenasty odcinek specjalny, wygrany przez Andreasa Mikkelsena, drugi Sebastian Ogier, trzeci Mats Osberg, Robert Kubica z 7. czasem, a teraz jesteśmy już na Starych Juchach. 14 km, 410 metrów do przejechania. Pierwsza załoga o godzinie 9.05 na trasie. My jedziemy z Robertem Kubicą. Bardzo, bardzo wąsko. Z dużą prędkością. Jeden najmniejszy błąd i kończy się po prostu gdzieś na polu. Fantastyczna jazda Roberta Kubicy, ale w pewnym momencie trafił Robert w dużą dziurę, która spowodowała uszkodzenia w zawieszeniu rajdowej Fiesty. 9. ostatecznie na tym odcinku specjalnym, a teraz jedziemy z Henningiem Solbergiem. Ilka Minor na prawym fotelu. I też podobna skala uszkodzeń u Henninga Solberga. Urwane nawet, pourywane te plastiki z nad kolan. Zobaczymy, jak poradzi sobie Jari Matti Latvala. Robert Kubica z 9. czasem ze stratą 13,4 sekundy do zwycięzcy tego odcinka specjalnego. Tutaj też problemy Jarego Mattiego Latvali i to w tym momencie oznacza, że będzie bardzo ciężko uzyskanie czasu w czołowej piątce. Ale jak się okazało, ta sztuka udała się fińskiemu kierowcy. Dwunasty odcinek specjalny w Rajdzie Polski w 2014 roku również był bardzo wymagający dla Sebastiana Ogier. Nawet mistrz popełnia takie błędy. Trzeba przyznać, miał sporo szczęścia, że udało się tutaj uciec spod topora. Tutaj też Sebastian Ogier popełnił błąd. Jari Matti Latvala ostatecznie 3. ze stratą 5,7 sekundy. Sebastian Ogier wściekle walczący jeszcze o odrobienie tych strat, ale nic z tego, 3,2 sekundy straty do lidera. Kto nim był? Odpowiedź już za chwilę. Może na trzecim zakręcie, tam był taki moment, kiedy pojechałem na czwartym, później na trzecim biegu i nagle zobaczyłem, że coś tutaj jest nie tak. Skręciłem w prawo, uderzyłem jeszcze kołami i widzę, że jesteśmy gdzieś po środku niczego. Nie wiem, nie wiedziałem, gdzie jechać.
Andreas Mikkelsen, czy on wygrał ten odcinek specjalny? Chyba jednak nie, bo okazało się, że popełnił ten sam błąd. Problem polegał na tym, że nie wykaraskał się z tej pułapki tak szybko jak Sebastian Ogier. Zajęło mu to zdecydowanie więcej czasu, co dało ostatecznie ósmy czas. Tylko 6 sekund wolniejszy od Mikkelsena był Robert Kubica. A ten odcinek specjalny wygrał Mats Osberg i dzięki temu utrzymuje trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Mikkelsen. Ogier ma 10,1 sekundy przewagi nad norweskim kierowcą. Robert Kubica, ósmy. Trzynasty i czternasty odcinek specjalny i chyba jeden z najpiękniejszych widoków, jakie możemy widzieć na Mazurach. Bociany w pełnej krasie, a nawet cała rodzina tych niezwykle ważnych dla nas ptaków. Trzynasty odcinek specjalny, babki, 15 km, 760 metrów. I oczywiście nie mogło być bezproblemowo. Dla Elfyna Evansa mocne uderzenie i uszkodzone przednie zawieszenie. Uderzyłem najpierw lewą stroną samochodu, odbiło nas na prawą. To uderzenie było już na tyle mocne, że ponownie znaleźliśmy się na prawej stronie i niestety urwaliśmy koło. Dla nas oznacza to najprawdopodobniej koniec tego rajdu. Chris Meek tymczasem, jak sobie radził Chris Meek? Elfyn Evans z siódmym czasem, ósmy Robert Kubica, a teraz jedziemy z Chrisem Meekiem. Też po tym efektownym uderzeniu Chris Meek postanowił troszeczkę pozwiedzać. Na szczęście miał tutaj sporo szczęścia. Udało się bardzo szybko wrócić na trasę, ale też uszkodzenie było dosyć duże. Najpierw slow puncture, później uszkodzone prawe koło. 13 odcinek specjalny wygrany przez Sebastiana Ogier z przewagą 3,6 sekundy nad Jarim Matim Latvalą. Trzeci Mats Osberg. Na 14 OS-ie, na Goldapiu, 35 km i 170 metrów do przejechania. Też nie było łatwo. Sebastian Ogier wygrywa z przewagą 2,5 sekundy nad Andreasem Mikkelsenem, a prawdziwy koszmar przeżywał Jari Matti Latvala. Uszkodzone zawieszenie w jego Volkswagenie. Ten oto sposób kończy swoją przygodę z tym odcinkiem specjalnym, a także z czternastym odcinkiem specjalnym, a także z całym rajdem Mats Osberg z Jonasem Anderssonem. Przypomnę, nie jadą już Michał Sołowow, nie jadą również Krzysztof Hołowczyc. Na 11 odcinku specjalnym z rajdem pożegnał się Maciek Oleksowicz. Cały czas w akcji jest Robert Kubica. A tutaj problemy z Matsem Osbergiem. Ogier próbuje tutaj jeszcze przejechać. Udała się ta sztuka. No i po również problemach Andreasa Mikkelsena ostatecznie Ogier wygrywa ten odcinek specjalny. I jego przewaga w tym momencie po 14 odcinkach specjalnych wynosi 16,7 sekundy. Jari Matti Latvala jest trzeci, ale traci minutę 16,5 sekundy. Robert Kubica na siódmej pozycji w klasyfikacji generalnej. Tak wygląda zniszczony samochód Matsa Osberga. Tam był lewy zakręt i tam też gdzieś w pewnym momencie był jakiś wielki kamień zasypany gdzieś, przysypany piaskiem. No i cóż, uderzyliśmy prawą stroną, obróciło nas w lewo, a później już tylko polecieliśmy na dach. To była mała rolka, ale niestety skala uszkodzeń była na tyle poważna, że nie byliśmy w stanie naprawić tego samochodu. Wyrwało cały amortyzator z kielicha, wyrwało również półoś. Jari Matti Latvala i Mika Anttila też z problemami. Na dojazdówce trzeba było zmieniać koło. Była to oczywiście zmiana prowizoryczna, tak aby po prostu pojawić się na 15 odcinku specjalnym. No to za chwilę zobaczymy, co wydarzyło się na Baranowie.
A właśnie. Lewy amortyzator po prostu nie wytrzymał i wyszedł przez maskę. Piętnasty odcinek specjalny Baranowo, niecałe 15 km do przejechania. Kolejny OS-owy triumf Sebastiana Ogier. Problemy oczywiście Regomatiego Latvali. To wszystko powoduje, że Latvala spada na siódmą pozycję w klasyfikacji generalnej. Co tam się dokładnie wydarzyło? Uderzyliśmy w coś po prostu. Coś było najpierw na 14 odcinku i na 15 pospinaliśmy ten samochód, ale niestety uderzyliśmy ponownie. To wszystko oznacza, że w tym momencie mamy już olbrzymią stratę. Dziękuję. Ogier prowadzi 19 sekund przewagi nad Andreasem Mikkelsenem. Juho Häkkinen, i to jest duże zaskoczenie, na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej. Thierry Neuville czwarty, a Mikko Hirvonen na pozycji piątej. Bardzo ważna informacja dla nas. Robert Kubica jest już w tym momencie szósty, po tym jak zajął 10 miejsce na tym 15 odcinku specjalnym. Nie miejsce miało jednak znaczenie. Ważne było to, że Robert dojechał w jednym kawałku bez najmniejszego wręcz błędu do mety. Popołudniowa pętla, odcinki specjalne numer 16, 17, 18, 19 i 20. Krótko mówiąc, powtórka z rozrywki. Chmielewo, stare juchy, babki, gold up i kończący dzień. Grubo po godzinie 22, Super OS w Mikołajkach. Ale zaczynamy oczywiście drugą pętlę od Chmielewa, 16 odcinek specjalny. Nie jest to długi odcinek, ma 6 km i 750 metrów długości, ale jest naszpikowany różnymi zakrętami, które potrafią też sprawić duże kłopoty. Bardzo widowiskowy odcinek specjalny, wiele fantastycznych miejsc do obserwowania akcji. A my teraz jedziemy z Robertem Kubicą. 80. Ajajajajajaj, z problemami tutaj Robert. Raz uderzył autem, drugi raz. No i niestety jest problem u Roberta Kubicy. Trzeba zatrzymać auto. Uszkodzeniom uległo zawieszenie. Uszkodzone koło. Droga była bardzo wąska i przy dużej prędkości wypadliśmy w pewnym momencie z trasy. Uderzyłem tyłem samochodu, później poprawiłem jeszcze przodem. Był tam wielki kamień. Był od wewnętrznej, no i na trzech kołach trzeba było przez pewien czas jechać, kontynuować rywalizację. No to była doskonała okazja dla kibiców, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Robert Kubica jednak z problemami tutaj. To też spowoduje, że po tym odcinku specjalnym no troszeczkę będzie miał straty w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie jednak nie była to duża strata, bowiem zajmował szóste miejsce Robert Kubica. Cały czas jesteśmy na 16 OS-ie. Piątym czasem Robert Kubica ukończył ten OS. Ogier wygrał, drugi Andreas Mikkelsen, Jari-Matti Latvala na miejscu trzecim. W klasyfikacji generalnej, jeśli chodzi o czołową trójkę, nic się nie zmieniło. Ogier powiększył przewagę nad Mikkelsenem do 19,3 sekundy.16 odcinek specjalny wygrany przez Sebastiana Ogier. Na 17 przez długi czas też wydawało się, że Ogier będzie górą, ale ostatecznie przegrał o 0,7 sekundy z Thierrym Neuvillem.
powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Ogier w tym momencie do 22,8 sekundy. A to, co Państwo widzą, to już wyniki po 20 odcinkach specjalnych. Dodam tylko, że 18 OS wygrany przez Jarego Matego Latwale, 19 OS padł łupem również Jarego Matego Latwali, więc przed ostatnim dniem rajdu i ostatnimi 4 odcinkami specjalnymi mieliśmy Ogier z przewagą minuty i prawie 2 sekund nad Andreasem Mikkelsenem. To jest podsumowanie rajdu Polski w sezonie 2014. Ostatni dzień rywalizacji przed nami, ostatnie 4 odcinki specjalne. Najlepszy z Polaków Jarosław Kołtun z Ilkiem Pleskotem na 18 pozycji w klasyfikacji generalnej. Panowie jadą Fordem Fiestą R5. Robert Kubica po problemach trzeciego dnia rajdu spada na 21 pozycję w klasyfikacji generalnej. 22 jest Zbyszek Staniszewski z Bartkiem Bobą, natomiast na 23 pozycji Hubert Ptaszek z Kamilem Kozdroniem. Przed nami 4 ostatnie odcinki specjalne. OS numer 21, Milki 22, czyli Kruklanki 23, Arena Mikołajki i kończący rajd Baranowo, który tym razem jest dodatkowo punktowanym Power Stage'em. Liderem klasyfikacji generalnej z przewagą minuty i 2 sekund nad Andreasem Mikkelsenem jest Sebastian Ogier. No i ostatni dzień rajdu zaczęło padać. Ponownie jesteśmy na odcinku Milki. Milki, przypominam, rozpoczynały tegoroczne zmagania. Mikko Hirvonen z Jarmo Lehtinenem. W klasyfikacji generalnej na 4 pozycji, na tym odcinku specjalnym z 3 czasem i stratą 1,4 sekundy do zwycięzcy Jarego Matego Latwali. Zwycięzcy również 2 poprzednich odcinków kończących 3 dzień rajdu. Na tych hopach kluczem tutaj do utrzymania się na trasie odcinka specjalnego jest optymalne lądowanie. Fantastycznie to wyglądało, ale było też mocno niebezpieczne w wykonaniu Mikko Hirvonena. Nie jest to jednak łatwy zakręt, bo w momencie najeżdżania na tą hopę tam mamy tak mocno w lewo. I teraz zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy Jarego Matego Latwali, jak on sobie tutaj poradzi na odcinku Milki. Ta jazda daje w tym momencie Jaremu Matemu Latwali pozycję lidera tego odcinka specjalnego. No i tak też się dzieje. Pół sekundy przewagi ostatecznie nad Chrisem Mikiem. Trzeci Mikko Hirvonen. Thierry Neuville zajmuje 4 miejsce. Traci 1,6 sekundy do Jarego Matego Latwali. Latwala wygrywa kolejny odcinek specjalny i awansował na 5 pozycję w klasyfikacji generalnej, spychając o 1 oczko niżej Juho Heninena. 7 w debiucie Hayden Paddon, a my teraz jedziemy z Andreasem Mikkelsenem. Dokładnie zdaje sobie sprawę Mikkelsen, że nie może popełniać w tym momencie błędów. Jeżeli będzie je popełniał, to przewaga Sebastiana Ogier w klasyfikacji generalnej będzie tylko rosła. Ostatniego dnia rajdu do rywalizacji powrócił oczywiście Robert Kubica. Bardzo dobry, 6 czas polskiego kierowcy na 12 odcinku specjalnym. 6 sekund straty do Jarego Matego Latwali. I to jest właśnie, to była właśnie ta hopa, o której wcześniej wspominałem. Mikkelsen ostatecznie na tym OS-ie 8. A w klasyfikacji generalnej ponownie traci kolejne 1,8 sekundy do Sebastiana Ogier. Ogier na tę chwilę jest zwycięzcą tego rajdu. Po 23 odcinkach specjalnych tak oto wyglądała klasyfikacja generalna. Ja jeszcze Państwu jestem winien informacje dotyczące zwycięzców 22 odcinka. Na Kruklankach wygrał Jari Matti Latwala. Na arenie Mikołajki również zwycięski Jari Matti Latwala. Trzeci Robert Kubica. No to został nam już tylko odcinek dodatkowo punktowany Power Stage na Baranowie. I zaczynamy go z Robertem Kubicą. Prawy 6 minut, media szczytem 80. Hamuj na szczytem lewy 4 minus. To prawy 6 medias i 60. Na szczycie prawy 6 minus, drugi szczyt tam 140. 14 km, 900 metrów do przejechania. Robert Kubica ostatecznie z czasem 3,5 minuty. Chciałem podziękować wszystkim, jestem bardzo szczęśliwy, że jestem na mecie tego rajdu.
Wsparcie kibiców było wyjątkowe, dziękuję im bardzo serdecznie. Chcę pogratulować organizatorom, ponieważ ta runda została fantastycznie przygotowana, wykonali fantastyczną pracę. Robert Kubica z szóstym czasem na Power Stage'u i ostatecznie zajmuje 20 miejsce w klasyfikacji generalnej tego rajdu. 21 Hubert Ptaszek, najlepszy z Polaków Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot, 18 pozycja. Teraz jedziemy z Chrisem Mikiem. Dla Chrisa Mika teoretycznie jest jeszcze szansa na podium i te dodatkowe punkty na podium, na Power Stage'u, rzecz jasna, bo na podium w rajdzie nie ma szans. 4,5 minuty straty do lidera. Piąte miejsce Chrisa Mika na Power Stage'u. A Jari Matila Tfala. Ostatecznie szybszy, co daje trzeci czas i jeden punkt, który dodatkowo zapisujemy na konto fińskiego kierowcy. Dotychczas najszybszy. W pierwszej części tego odcinka jechałeś bardzo mocno, atakowałeś. Mieliśmy problem na tym odcinku wczoraj. Niektóre miejsca są tak szybkie, że nie jesteśmy w stanie ich spamiętać. A jedzie się z taką prędkością, to wszystko zmienia tutaj się w takim tempie, że naprawdę to jest niesamowity rajd. I cały czas walczymy z innymi, bijemy się na dziesiąte części sekundy. No to Jari Matila Tfala trzeci, co zrobi Thierry Neuville? Okazało się, że nie znalazł sposobu na Jarego Matego Latwale. Między innymi takie małe błędy zadecydowały o tym, że ostatecznie znalazł się na czwartej pozycji. Ale ta czwarta pozycja na tym odcinku specjalnym, na dodatkowo punktowanym Power Stage'u, wystarczyła do tego, aby utrzymać trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej rajdu, wywalczyć najniższy stopień podium. No i Andreas Mikkelsen. Praktycznie pewniak, jeśli chodzi o drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Jeszcze jest szansa zdobyć dodatkowe punkty na Baranowie. No i jak na razie ten rajd, rajd polski, jest najlepszym występem w tym sezonie, w sezonie 2014, w wykonaniu Andreasa Mikkelsena. Jedzie pewnie, pewnie i bezbłędnie po przynajmniej jeden punkt. Za chwilę dowiemy się, czy będzie szybszy od Jarego Matego Latwale. Czy wyprzedzi Latwale? Tak jest. Szybszy od Jarego Matego Latwale i Andreas Mikkelsen. To daje w tym momencie najlepszy czas. I jak się później okazało, drugą pozycję na Baranowie. To był fantastyczny weekend. Rajd polski jest wyjątkowy. To jest taki rajd, który chciałoby się jeździć zawsze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Jest tutaj ciężko, ale też to daje nam tutaj wiele punktów odniesień do zupełnie innych rund. Cieszę się, że udało się zdobyć tutaj punkty. Druga pozycja na Baranowie i dwa punkty do klasyfikacji generalnej, a zwycięzcą tego rajdu i tego odcinka specjalnego również, czyli łącznie 25 punktów za zwycięstwo w rajdzie i 3 punkty za wygraną na Power Stage'u, na swoje konto zgarnia nie kto inny jak mistrz świata Sébastien Ogier. Thank you, Lord.
potwierdzenie wyników jeszcze tego dodatkowo punktowanego odcinka specjalnego. To był fantastyczny weekend. Wreszcie mogę odetchnąć z ulgą. Kolejna wygrana i dobra sytuacja w klasyfikacji generalnej. Jechaliśmy naprawdę wiele odcinków specjalnych, gdzie było były bardzo duże prędkości. Mieliśmy wiele fanów. No i jak mocno Andreas tutaj napsuł ci krwi. No, to był główny powód. Andreas właśnie był głównym powodem, dla którego tak mocno cisnąłem cały czas i gdzieś praktycznie na spóźnieniu atakował cały czas. Kolejna podwójna wygrana runda ekipy Volkswagena. Jestem zadowolony. No i teraz Sebastian Ogier, wygrywając ten rajd, może udać się na zasłużone wakacje. Kolejna podwójna wygrana. Taki był rajd polski w sezonie 2014. Volkswagen oczywiście powiększy przewagę w klasyfikacji producentów, Ogier powiększy przewagę w klasyfikacji kierowców, a kolejną rundą, którą będziemy Państwu pokazywać, którą będziemy dla Państwa podsumowywać już za tydzień na antenie Motowizji, będzie 64. rajd w Finlandii. Teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę. Łukasz Siudak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Andreasa Mikkelsena, jest Artur Broński, który też cieszy się tutaj.